Siema. To na Berów się jesteśmy. Jak tam sprawy wyglądają, to zaraz wam wszystko opowiem. Nie wiem, może pójdziemy na tego 4-2, może coś tam się znajdzie do expa. Zawsze jak wbijam, naprawdę wbijam, czy to kurwa o godzinie 23, czy to wbijam o godzinie 1. Dobra, o 1 w nocy nie wbijam, bo są redy. Ale o jakiejkolwiek godzinie bym tutaj nie przyszedł, o jakiejkolwiek bym kurwa nie przyszedł, to zawsze tutaj coś będzie. I nigdy, ale to wyłącznie nigdy, nie mogę sobie poekspić. I tak. Wiecie co? Albo może zacznę realizować swój plan, a po chwili wam o nim opowiem. I na jakiej zasadzie to będzie wyglądać. Dobra, wróciłem. Sęk w tym, że miałem ekspić na... O, to są te nowe warany. Miałem ekspić na tym postaci na Unii. Tylko tam jest dużo, ale to dużo, kurwa, schodków. A mianowicie tych schodków po prostu nie ma. Do czego zmierzam? Czytałem sobie ogólnie regulamin Unii. Gram na tym świecie ze względu na to, że rozpadło się Destiny dawno temu. Poprzez w sumie samorzeczenie, jakby nie patrzeć zarządcy. I na jakiej zasadzie to wygląda, że jest Unia, tak? Jest regulamin, ale jeśli się chciałem tutaj wdrążyć w jakieś kwestie odnośnie postaci, jest nowy jakiś tam kurwa regulamin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to niczym takim jak właśnie wykupienie postaci, czyli zresetowanie postaci, bo chciałem zresetować Paladyna, żeby go wbić od pierwszego poziomu, żeby wbić od pierwszego do 300, żeby wykorzystać mój potencjał w postaci EQ i żeby jakoś ten czas móc zainwestować. Mianowicie w to, żeby właśnie ponagrywać dla was, pokazać i tak dalej. Sęk w tym, że tak łatwo to nie ma. Bo w regulaminie nie ma, przynajmniej w samym regulaminie nie ma takiego punktu. W jakichś tam tematach ogólnie zarządcy czy czegoś tam mogłem się coś takiego doszukiwać, a bardziej przebłysków, ale chciałem po prostu o to podpytać, dlatego napisałem do zarządcy świata prywatnego. Czyli on ma tam, nazywa się Morimayo. I wiecie, co mnie najbardziej rozpierdoliło? W chwili, kiedy próbowałem do niego napisać na skrzynkę pocztową, to ten gracz nie przyjmuje poczty od nieznajomych. Czyli rozumiem, że jeśli mam sprawę serwerową, to w jaki sposób mam się kurwa z nim kontaktować? Mam naprawdę czekać. Nie wiem, czy nawet da się zobaczyć, czy ktoś ma... O kurwa, grafitowe boomy. Boże, jak tu się też zmieniło dużo. Na mrówki. No dobra, pójdź nie na mrówki, tylko na te można iść. Na pszczółki. Pozobaczymy, jak to się zmieniło. Taki mam właśnie ekwipunek. A czemu mam taki ekwipunek, czemu jestem na tej postaci i tak dalej, to zaraz wam wszystko opowiem. I tak, chciałem właśnie stworzyć sobie tą postać, zresetować ją sobie po 5 dniach, bo aż 5 dni jednak bym musiał być nieaktywny na tej postaci. Ekwipunek sobie mniej więcej przygotowałem, mniej więcej już szkielet sam, co i jak wiedziałem. Resztę by wyszło tak naprawdę potem w praktyce. Ale sęk w tym, że do szukać się jakiegoś kontaktu do zarządcy i tak dalej, to nie jest tak łatwo. Widać, że ten świat chyba macie jakby w dupie. Po prostu jesteś na Unii, która jest światem, który powstał z rozpadów innych światów. I tyle. I wyjebane jajco. No bo na takiej zasadzie widzę, że to wygląda. I cała ta sprawa stoi w miejscu i co mam, kurwa, czekać z dnia na dzień i patrzeć, jak zarządca wie do świat, na świat, żeby po prostu się go o to podpytać. Więc postanowiłem sobie, że coś zagram na Tarchunie, bo jest taka elitka, jakiś dzik, 5-8 level, czyli maksymalny level, żeby go bić, musiałbym mieć 70, 71, tak? A tutaj nigdy nie byłem. I tak naprawdę to tyle. Chociaż kurwa na gobosa też bym mógł iść. Dobra, zobaczymy. Na 5-3 na przykład. A po ekspie też łowcą. Nieważne. Ale już jestem tutaj, więc tu ekspie. Przy okazji mogę sobie właśnie ubić jakieś tam inne pomniejsze elity, jak właśnie Murtenas ubiję teraz. Pozostało mi dosłownie parę procent do levela. I mogę coś go pobić. Kilka razy. Ale chętnie ogólnie wbiłbym taki wyższy level, jak jakiś 150, 140. A na Berufie cały czas jak próbuję grać, no to nie jest tak łatwo. Sporo osób gra już na tym świecie. W wolnej chwili zobaczyłem, że aplikowanie ogólnie do klanów, czy tak naprawdę próba dołączenia do jakiegoś klanu wygląda dużo łatwiej jak teraz. Jak wcześniej, przepraszam. No patrzcie, biję sobie łowcę rzek.
I tak. Dołączyłem do jakiegoś pierwszego lepszego klanu, z którego właśnie odchodzę, bo zobaczyłem, że w ogóle jak się tu odchodzi z klanu, a tak, ok. Szef totalny. Opuszczono klan. No i można dołączać w ten sposób, że nie wiem, patrzysz sobie klan, o ten jest fajny. No tu już klikasz po prostu albo dołącz, kiedy jest rekrutacja otwarta na wszystko. Oferujemy stadie na E2, bicie herosów, drugie, trzecie, grę z pozytywnie nakręconymi ludźmi. Wymagania heraweku. Proszę, wyjątek dla mnie zrobił. Nie ma takich. No ale aplikowanie do klanów jest dzisiaj dużo, dużo, dużo łatwiejsze. Ja nawet też nie wiem, ta aplikacja działa w jaki sposób, że ktoś patrzy, że tylko osoba chce dołączyć, czy jeszcze coś jest napisane. Exhausted. Rekrutacja zamknięta. Jakiś tam inny klan. Wiecie, bo mam 4-8 i patrzyłem sobie, że mam Labo ma 3-6. Jakbym znalazł taki fajny klan, to by się dało. Rekrutacja przez kwiecistą akademię. Gdzie jest kwiecista akademia? Rekrutacja nie. A pisać jeszcze trzeba, kurwa. No nie wiem. Nowy ruch oporu. Rak płuc. Aha. No nie wiem. No raczej sami się ludzie do mnie nie odezwą. Ja, jeśli jesteście w jakimś klanie na przykład na Brutalu, czy na Berufsie, który bije jakiegoś tam Mamlabo, czy Orlicę, czy coś takiego, to możecie się do mnie odezwać, bo bym sobie coś ubił. I tyle tak naprawdę. No bo patrzcie, wbijam na tego 4-2 nawet. To bym musiał naprawdę, kurwa, koczować na tych jebanych orkach. Albo iść na inne ekspowisko po prostu. No orki są najlepsze na ten level. I nie ma tak łatwo. No ale dobra, wracając do postaci na Tarchunie. No mam na Tarchunie dosyć sporo przedmiotów. Nie mogę tam narzekać. I można by było coś też bić. To by wymagało troszeczkę nagłówkowania się. No ale spoko. Dobra, 50. Bo mam 50, 60, 8, 3 i 2, 9, 2. Tylko 2, 9, 2 to już chyba zostawię. No. I napisałem też super podanie na świat prywatny, więc jeśli mnie przyjmą, to spoko. Wiecie, jak wyglądało moje zgłoszenie na ten świat? Które wam pokażę. Cześć, Dominik21 lat, pograłbym chętnie. Nie mam nadziei, że mnie wezmą. Na pewno mnie wezmą. Kto by mnie nie wziął? Dzisiaj są wyniki rekrutacji, to może mnie wezmą. A jakby mnie wzięli, to bym coś nagrał. Nawet zapierdalał sobie w zwyklakach na privie. I poszedł na jakąś tam elitkę. No. Dawno na privie nie grałem, także grałem. Jeszcze jest inna opcja, bo chciałem resetować tego 123, ale można też te 123 wekspić wyżej. Tylko to nie miałoby się z tym, co chciałem wam zilustrować, a mianowicie, żebym wbił to od pierwszego poziomu. Co by mi się bardziej podobało, bo mógłbym wtedy zobaczyć tak naprawdę, jak ten Margonym się zmienił od pierwszego poziomu do aż ostatniego, tak? Bo nawet i 300 planowałbym wbić. Ale to zobaczymy, jak wyjdzie. No cóż. A na razie to ja biję sobie pszczółki. O czym mogę pogadać? A tu już mam temat. Pisał ostatnio do mnie jakiś człowiek. I tak naprawdę tych ludzi było troszkę więcej odnośnie tego tematu. Pytali się, ej, Sosusiek, bo ty jesteś geodetą, a ja to też bym chciał zostać geodetą. I co mi polecasz odnośnie tego zawodu? No to ja wam podpowiadam jedno. Po pierwsze, przemyśleć sprawę. Po drugie, bardzo ważna rzecz, czyli przeanalizować rynek pracy. Ty, idąc do szkoły średniej, czy zaczynając w ogóle już idąc do szkoły średniej, przygotowujesz się na to, że teraz chyba technika to nawet będą trwały 5 lat, bo tam podstawówki się zmieniły i tak dalej. To pomyśl sobie, czy to nie jest aby ryzyko, bo są pewne zawody, które mogą trochę mogą zostać wyparte w przyszłości, na przykład przez maszyny czy coś takiego. I to mówiąc o każdym zawodzie. Przeanalizujcie po pierwsze rynek pracy. Po drugie, przeanalizuj sam siebie, czy to nie jest po prostu coś takiego, że o, pójdę do takiej klasy, bo tak. I nie traktujcie technikum jako liceum, gdzie dodatkowo macie tylko i wyłącznie zawód, tylko jeśli już wybieracie technikum, to fajnie by było się też tym zawodem trochę utożsamić i
Wiem, że to nie jest łatwe, bo człowiek, który idzie do szkoły średniej, to podejmuje naprawdę poważną decyzję, tak? Bo to nie jest byle głupota, tylko od tego może zależeć twoja przyszłość. A ten możesz potem się bić ogólnie i tak dalej, że nie wybrałeś czegoś innego. Więc na pewno przeanalizujcie rynek pracy i zapytajcie się, czy. A i przeanalizujcie też, ile się zarabia po tym wszystkim, no bo to też jest bardzo ważna kwestia, bo jak chcesz iść do technikum i w sumie co, iść do technikum, żeby kurwa potem zarabiać półtoraka, no to radziłbym ci coś innego. A mówiąc o technikach i mówiąc o geodezji, czy polecam, to nie. Nie, nie polecam. Jakbym miał wybierać, to bym pewnie wybrał inaczej. Nie, były chwile, gdzie naprawdę byłem zadowolony ze swojego wyboru, ale dzisiaj nie wiem. Poleciłbym ludziom ogólnie coś chyba innego. No ale cóż, czasu nie cofniesz, tak? Bo każdemu się wydaje, że o, geodeta to miliony zarabia. I jest tym prawda. Tylko, że ludzie nie zdają sobie sprawy, jaki geodeta zarabia. Mianowicie taki, który jest troszkę starszy, który się urodził w latach, nie wiem, no urodził się tam powiedzmy 60 lat temu, czy tam 50 lat temu. I dzisiaj ma dużo inną przyszłość jak inny geodeta. O Boże, wiem na to postać, ale i tak zaproszenia nie dostanę, bo nie wiem, na jakiej zasadzie do ciała. I jestem w piździe. Ewentualnie tego 123 mógłbym wbić. Mógłbym, tylko bym wolał od pierwszego. Wiecie, od pierwszego fajnie by było. Ale nie wiem. Może rzeczywiście to zrobimy. Piszcie, czy chcecie, żebym wbił tego 123 na przykład na jakiegoś Zonsa, czy coś takiego. Wiecie co, ja tu daję z klanu, bo tutaj ten klan jest martwy. Sorry. Sorry, ziomeczki. Zarządzanie, ok. I dołączymy do jakiegoś klanu, który Zonsa będzie bił. W sumie powinienem dołączyć do tego klanu, jak już będę miał. Dobra, nieważne, bo na razie procent bym miał. Patrzcie, ile mam tu kurwa przedmiotów. Mi się chce stracić tymi przedmiotami dosłownie. A miejsca w depozycie to ja dużo nie posiadam. No patrzcie, jakieś łuki kurwa na zmaguły tutaj z tego też mam. Więc jakbym wbił taki nawet 200 czy coś takiego. Kto wie? Ale to też zobaczymy, czy. O patrzcie, buty z gąsa, tutaj z foduga. Więc też bym na pewno trochę zwiedził, ale nie zwiedziłbym od pierwszego poziomu. Więc piszcie jak chcecie. Dzięki ogólnie za wszystkie komentarze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ubiłem sobie pszczółki i. Bo właśnie też opcja jest taka, żebym tą postać na przykład gdzieś bił. Tylko wiecie, jeśli z takiej postaci chciałbym wbić poziom na przykład jakiś kurwa, nie wiem, 160, to by mi to zajęło 2 ruskie lata. Znaczy, jeśli bym się bardzo spiął, to nie, ale po prostu mi się kurwa nie chce. I to jest najgorsze. Mam też tego 8-6. Zaaplikowałem do jakiegoś klanu, który bije goblane. Może my sami spróbujemy tego goblana ubić, chociaż to nie ma sensu, bo i tak mi wypierdolą, znając życie. Co, dostałem się już do klanu? Nie, jeszcze nie. Chyba, że sam założę klan. Mimo, że ja się do tego nie nadaję w ogóle, bo nie mam żadnych kontaktów na żadnych światach i praktycznie ludzi nie znam, więc to by była tylko strata czasu, strata pieniędzy i po prostu nie opłacałoby się. Tak mówiąc. O, patrzcie, Madoxa sobie mogę ubić. Chujnia trochę jest. Na tym brutalu, jakbym się gdzieś dostał do jakiegoś klanu. Wiecie co, może pójdziemy na żywioł. W sensie, zrobimy tak. Ile się nagrywa? Nagrywa się 13 minut plus tamto trochę. Dobra, po drodze sobie trochę pogadamy, a my idziemy na Mamlabo. Mamlabo ma 3-6 poziom. Jeśli znajdziemy jakichś tam desperatów, którzy właśnie próbują ubić tego Mamlabo, to może mnie wezmą do grupy, a jak nie, to mnie zajebią. I tego się trzymajmy. Nie, bo tutaj fajnie by było jakiegoś klanu dołączyć i właśnie ubić coś. Tylko kurwa, gdzie oni wezmą człowieka, który nawet nie ma dobrze. Umek rozdanych. A to zaraz to nadrobimy. Dobra. Wytrącenie, efekt pasywny dla tej, tu domy. Damy w twardą głowę. A, ja mam 3 umiejętności rozdane, tak? A nie. Aktywne. Dobra, nieważne.
No i właśnie idziemy sobie na Mamlabo. Jeśli mnie wezmą, to ubijemy Mamlabo, a jeśli mnie nie wezmą, to nie ubijemy Mamlabo. No bo fajnie jest ogólnie, nawet ja kiedyś miałem dużo takich zamiarów. O, będziemy na Berów zbić orlicę. A wiecie, jak wyszło, że je kurwa do dzisiaj nigdy nie ubiłem. I na Berów się do dzisiaj żadnego tytana nie ubiłem. Wiecie czemu? Bo kurwa nie znam ludzi na tym jebanym świecie. Znam może parę. Dołączyłem do jakichś klanów ogólnie i to na Margonem.com i na Berówsie, gdzie jest taki mały klan, że ludzie tam mają tam wyższe levele, się tam dobrze znają i tak dalej, ale tak naprawdę i tak się nie przebije. Nie przebije się do takich tytanów, nie przebije się na żadne dwójki i tak w sumie to ten klan prócz procentu to mi nic nie daje, jakby nie patrzeć. Okej, fajnie tam było pogadać z ludźmi i tak dalej, ale no. Profitu z tego to ja nie mam. Prócz tego, że miałem ogólnie cały czas procent expa, tak? A jednak, no kurwa. Co wracam ogólnie do tej gry, to tak naprawdę, no ja stoję w miejscu i nawet nie mogę sobie żadnego Hera lotnąć z Tytana, ani Kolosa ubić, kurwa, ani do dzisiaj Kolosa żadnego nie ubiję i pewnie kurwa nie ubiję, bo kurwa nie znam ludzi. Oni sobie podchodzą. No dobra, może tam parę ludzi na jakimś tam Berufsie czy na Komie patrzy, o Sasusie kicie, nie? Ale no już na takim brutalu to może niekoniecznie mnie poznają i powiedzą, a co to za nowek, kurwa, zajebie go i chuj mu w dupę. Tak, i przepraszam, że tak dużo przeklinam, ludzie mi zwracają na to uwagę, ale no nie powinienem tak naprawdę. To już dosyć prymitywne. No, Zulusy się troszkę też pozmieniały. Nie powiem, że nie. Tak samo na tym komie, też jestem w klanie. I powiedzmy, miałbym opcję, żeby ubić sobie tam, nie wiem, jakiegoś renegata, ale nie mam opcji, żeby ubić jakiegoś renegata, bo nie znam ludzi. I to wszystko się zapętla w ten sposób, że nic nie zrobię. Więc sam nie wiem już, co mam robić w tej grze. Mogę expić sobie cały czas w tych samych przedmiotach, czyli w. O, proszę, nie tu. Czyli w unikatach, czy zwyklakach, czy może parę her sobie skleję, ale tego, co bym chciał, czyli właśnie ubić jakiegoś tytana, to już tego nie zrobię. Dlatego się trzeba wziąć się ogarnąć i kurwa odezwać się sa muszę sam do ludzi, bo nikt za mnie tego nie zrobi. O to chodzi. Dlatego idziemy teraz popatrzeć, może, nie wiem, będzie łód szczęścia, może akurat Mamlabo będzie. Chociaż, no, nawet jeśli nie będzie, to przynajmniej sobie postawimy tam postać i będziemy wchodzić co rusz, pytać się ludzi, czy możemy do grupy. I tyle. Tak, Mamlabo ma 3-6 poziom. Jakby się udało go ubić, no to mamy naprawdę sporo jakichś tam opcji, żeby coś zdobyć, tak? Czy to właśnie nawet jakiś wojownik. Wojownik. Więc na wojownika jest coś. Chociaż ja już patrzę na ten najwyższy pułap, ale też nawet heroik, jeśli by mi się jakiś udało zdobyć, to uwierzcie, że też bym go kurwa założył. Bo biegam w unikatach z karmazyna, więc wydaje mi się, że heroiki na 3-6 level by były lepsze. O, ubijemy sobie Zulusa, to może heroik zdobędziemy. Chociaż nie, my niszczymy lot. Głupi jestem. Ja pamiętam, że kiedyś, bo te chyba na 40 levelu poszedłem na Zulusy, podstawówce. Był rok chyba 2010. I na 40 levelu poszedłem na Zulusy, dlatego że dowiedziałem się, że heroik lota z nich. I ja chciałem stać dosłownie na tych elitkach Zulusach, żeby zdobywać te heroiki. W sumie to i tak ten heroik kosztował wtedy 2-3. Ale ja się, wiecie, zadeklarowałem, że ja będę bić. Ja nigdy jakoś dużo na zwykłych światach nie biłem tytanów. Ani. Na zwykłych światach to ja praktycznie to było szczęście, jak ja coś ubiłem. Siła prób rozpoczęta. Zabij Mamlabo. Jest Mamlabo. Czy to. Jak to działa? Bo on stoi tu. Dlatego trzeba się do ludzi odzywać. Wiecie co? Może cięcie zrobię i się odezwę. Dobra, powiem wam tak, sprawa wygląda w ten sposób, że i kurwa, tam znalazłem tego jebanego Mamlabo, ale tam nikt nie chce tego bić. Tutaj renegat jest, tylko też kurwa nie ma ludzi. Ja pomyślcie sobie, że okej, Dominik, jesteś teraz z tarczą. To powiem wam tak, już kurwa nie jestem.
Nie, no mam półtora rękę na 8,8. Na 106 miałbym unikatową, ale no. Wiecie. Umiejętności. Czy ja mam umiejętności na to? Drugi zestaw jest na co? Dobra, wiecie co, powiem wam tak, że jeśli. Kurwa, suchujowe umki. Jakieś zjebane umki. Że jak coś, to wam pokażę. Smoczołuski. Mam trochę smoczołusek, to mogę zresetować. Że pokażę wam ogólnie, jeśli znajdę jakąś ekipę. Ale to pewnie w następnym nagraniu, bo aktualnie potrzebna statystyki gry i mało ludzi jest. Dobra, cześć.